Rafał, członek zarządu firmy rodzinnej pod Keto, zaczyna się ostatnio zamartwiać. Jego brat Piotr od razu zauważył zmiany w jego zachowaniu. Co ty robisz znowu, Rafał? Co ty robisz? Czemu mnie bije? Co ty robisz? Czego smutny siedzisz znowu? Nie jestem smutny, myślę sobie tym razem, Piotrek, bo wiesz co? Tak się zastanawiałem, dlaczego myśmy olali pierwszego ketoptaka? Przecież nawet nie wiemy, co się z nim stało. Dlaczego myśmy go nie poszukali nigdy, co? No bo ty nie chciałeś, ja mówiłem, chodź, poszukajmy go. Tak teraz z perspektywy czasu, kurde, tęskno mi, bo to był mój pierwszy przyjaciel taki prawdziwy. Jedyny. Jedyny, już nie miałem więcej przyjaciół. I miał nie będziesz pewnie. Chodź, poszukamy w pierwszym miejscu. Jak ci to pomoże faktycznie i przestaniesz wreszcie tak... Nie jestem smutny teraz! Tęskno mi za moim przyjacielem. A tak naprawdę nie zrobiłem niczego, żeby go odszukać. Nie wiem, co się dzieje z Rafałem. To trwa już pół roku. Jeśli tego nie przerwę, nie pomogę mu, to stracimy wszystkie pieniądze. 5 minut później, naładowani energią, wyruszają w poszukiwania ketoptaka. Ty, tam chyba prowadzą wykopaliska akurat. Mamy szczęście. No, faktycznie. Może tam coś znaleźli, Piotrek? Może go odkopali? Chodź, zobaczymy. Pamiętam to jak dzisiaj. Odbił się od tamtej ściany. Wiatr trochę duży jest, kapitanie. Nie wiem, czy nie zniesie. No spróbuj do góry go. Nie! I gdzieś tutaj mógł polecieć właśnie na to miejsce. Piotrek, popatrz co tu jest. To jest jego śmigło przecież, nie? To śmigło? A co to jest? Takie dziwne miał? Takie miał chyba, nie? Wygląda jak głośnik. Nie, to nie może być, Piotrek, przypadek. Myślę, że to jest jego śmigło. Patrz! Takie miejsce, powiem ci, że tu widzisz? Mogłoby... A co to jest? Mówiłem, to jest jego rama przecież. To jest jego rama, tylko nie ma tej obudowy. Jezu, czerwonej. To jest jego rama. Szukaj, Rafał. To jakieś gówno, to nie. Jest! To jest chyba on, Piotrek. Nie, chyba nie. Nie, to jest chyba on. To jest. Ale jego... To już jest na pewno on, Piotrek. Procesor. Serce układu ketoptaka. Ja czuję jeszcze, jak bije. To nie jest jakieś radio w ogóle stare. Nie wiem, kurde. W sumie teraz tak się waham. Ale nie, tu, nie, to jest na pewno... Co tu otwornica robi? Nie, to jest na pewno procesor ketoptaka, Piotrek. Nie wierzę, że... Duży taki. Ja czuję to, bo nawet... Nie, dobry, patrz, pasuje. No, faktycznie. On taki był. On taki był, tu była ta czerwona obudowa i hulało. To co, myślisz, że można przywrócić mu dawny blask i jakoś wrócić go do życia? Ja w to, Piotrek, mocno wierzę. Wiesz dlaczego? Bo nawet komandor Shepard zmartwychwstał po 2 latach. Więc ja zrobię wszystko, przysięgam, że zrobię wszystko, aby ketoptaka, ketoptasia mojego, bo to był mój przyjaciel. Musimy się ewakuować, strzelają. Odzyskawszy chęć życia, Rafał wraca ze swym bratem Piotrem do biura, aby odzyskać to, co utracili. Jestem szczęśliwy, naprawdę, że odnalazłem szczątki ketoptaka. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przywrócić go do życia, a pieniądze nie grają tutaj większej roli. Liczę na zdrowy rozsądek mojego brata. Jeśli przekroczy budżet 50 zł, będę musiał zakwestionować jego członkostwo w zarządzie spółki. 15 minut później, Rafał, inżynier z wykształcenia, lecz nie z powołania, pomimo szczątkowej wiedzy, zaczął naprawę ketoptaka. No ale przecież masz, Rafał, ketoptaka, tego niebieskiego jeszcze. Nie nazywaj, Piotrek, tego ketoptakiem. To nawet, on nawet ze mną nie rozmawia. Franca jeść nie chce. Weź to ode mnie jak najdalej. Weź, to jest dron jakiś, a nie ketoptak. Chodźmy w ogóle na siłownię, Piotrek, ja sobie to dokończę. Za trudne to się okazało, to myślałem, że szybciej to skończę, powiem ci. Nie wiem, czy warte, to jest zachodu. To chodź, to... sobie klatę zrobimy. No, ale spróbuję. Nie, łapy dzisiaj. A dobra. Widzisz, co tu zamknęli nas? To zamknął Franca, jak zwykle. To nie jest ketoptak. Co to jest? A co to jest to? Co to jest? O kurde. Co to jest? Co to ku... jest? Wy zawsze szare takie gówno wisi. Gdzie my jesteśmy? To symulacja 100%. Sprawdzimy zaraz. Jednak. Czuję, że mam stan lękowy. Nie nagrywaj. Dziś powiem wam po prostu, jako doświadczający życia 4-letni już przedsiębiorca, który nie zbankrutował o dziwo, bo to już jest mój trzeci biznes, yes. I jako człowiek, który 8 lat babra się już w tym bagnie pieprzonym z tymi influencerami innymi po prostu, ja siedzę, patrzę na to, tak się brzydzę trochę sobą po tych 8 latach, jak to wszystko widzę, to powiem wam po prostu,
jak żyć i na co uważać w tym świecie. Ja teraz jako 33-letni facet troszeczkę tak zawiodłem się na tym świecie, bo ja myślałem, że jak będę dobry, to dobro wróci zawsze do mnie, nie? Dobro niestety nie powraca zawsze. I powiem wam więcej. Z doświadczenia zauważyłem takie zjawisko pewne. To się nazywa duck with a dick. To jest, moi drodzy, czekajcie, ja muszę wyjąć. Tak, to ładna kaczuszka, nie? Kupiłem sobie taką po prostu ładną kaczuszkę, nie? I wiele takich kaczuszek, moi drodzy, pięknych, objawia się właśnie w postaci nie tylko ludzi, ale właśnie i produktów, zjawisk. Przepiękna, fajna kaczusia taka, no każdemu po prostu można kupić na prezent. Niestety nic bardziej mylnego, bo nie jest ta kaczka sama w tym wypadku. I jak tylko się wyłoni z tej tafli pozoru, tak, w tym przypadku wody, to się okazuje, że to nie jest niestety zwykła kaczka. I możecie w dzisiejszych czasach zaobserwować, na przykład są ludzie, których można tak opisać, bo dajmy na to, oglądasz sobie jakiegoś tam pana doktora i ten pan doktor mówi, że testosteron 55% się podniesie, jak będziesz jadł kozieradkę. No to człowiek, Jezu, co za wspaniały człowiek, w takim razie kupuje kozieradkę, jak teraz mam 700 testosteron, to potem mi wydupcy poza granicę na 1400. No i chłop kupuje taką kozieradkę, zaczyna jeść, patrzy na wynik, jeszcze mu spadło. To co to? To mnie oszukał, czy jak? Ty co mi zrobił? To przecież badania pokazywały w ogóle. Co to badania sprawdza? To wszystko kupione było z jakiegoś tam koncernu, który kozieradkę sprzedawał, a jeszcze na końcu, jak sprawdzał, na całym końcu, to się okazało, że ten chłop też kozieradkę sprzedaje w formie suplementu. No i moi drodzy, są też na przykład takie produkty. Kupujesz sobie, dajmy na to, jakiś tam pan zachwala kolagen, nie? O, kolagen, jak będziesz jadł, to wszystko wyleczysz po prostu w skórze, bo jak się nie produkuje kolagen, no to trzeba kolagen przecież kupić w formie takiej przyswajalnej i ten kolagen potem wejdzie do skóry od razu, nie rozłoży się na aminokwasy jak w żołądku, nie? Bo człowiek główny głupi jest młody, nie? O, dziękuję panu! Kupisz sobie ten kolagen za 120 zł 300 gramów, zaczynasz go jeść, skończyło się strasznie szybko, to jeszcze jeden trzeba kupić, bo nie przeszło mi, nie? Kupujesz, patrzysz w portfelu, nie ma pieniędzy, dalej boli. To co, to oszukał mnie ten pan? To jest ten kolagen, to jest ten pan, który kozieradkę sprzedaje i to bardzo ładnie wygląda, nie? Ale patrzcie tu, jak tylko wypłynie troszeczkę. Widzicie? Sukinsyna jednego. Jak oszukał was? Uważajcie na prawo. O, patrz. Fake! Piotrek, chwyciłem go za to! Warto uważać na takie zjawiska, na takich ludzi, którzy z pozoru wyglądają bardzo ładnie, bo tego jest niestety coraz więcej w czasach, w których można wam wcisnąć wszystko. Mi też się wciskało takie rzeczy jak kolagen. Ja jadłem, żarłem kolagenu nie wiadomo jak dużo. Kolagen działa, tak, bo sprzedawcy wam powiedzą, że no, to inni mówią, że nie działa, a działa. Działa kolagen, ale po co przepłacać 2,5 raza więcej, jak można mieć za to samo 2 kilo białka wołowego, które jest nawet lepsze w składzie. I na przykład zmiana zdania jest okej. Jak dajmy na to, bo ja też żarłem, tak jak mówię, kolagenu litrami, piłem normalnie, rybi, taki, sraki, jakieś pierwszego rodzaju, z lewoskrętnymi aminokwasami, żeby mi ten kiszek nie wykręciło, tak? Na drugą, na prawą. Na prawą stronę, nie? Jadłem takie kolageny w życiu i mógłbym teraz na przykład sobie wstawić na podketo i sprzedawać kolagen, bo to jest świetny interes, Jezu, jaka tam jest marża, Piotrek, ale jak to nie działa i ja czuję, że to nie działa, to jak mógłbym sobie spojrzeć w twarz po prostu i to sprzedawać? I to jest właśnie taka moja przestroga, uważajcie na duck with a dick. I takich ducków with a dick jest dużo w świecie tak naprawdę. A chłopie pływają tak w stawach, bo on na morzu taki nie pływa, nie, on w takim stawiku małym pływa zawsze. Koniec dzisiaj tego pierdzielenia, jedziemy na siłownię, ja tylko jeszcze chciałbym powiedzieć, tak mnie naszło se na wspominki, jak to było z moim dziadkiem, który żył 98 lat i nie wiem, kiedy to z tatą się zastanawialiśmy, chyba z 5 lat temu jeszcze, co ten dziadek je, że tak długo żyje, nie? I tak się zastanawialiśmy, pytam się taty, on mówi, a to co on tam jadł zawsze, jakiś chleb z masłem, jakieś tam rosołu nagotował, podrobów, takie tanie rzeczy jadł. I tak myślę, co to kurde, czyżby to tylko ketoza albo jakiś low carb i tak długo przeżył? Potem taty pytam, to dziadek pewnie blokował światło niebieskie po 18 pewnie, nie? Tata mówi, a gdzie ja siedział do 20, oglądał do 22 telewizję jeszcze. Chinesko-błowem taki. No ale potem się pytam drugie, nie? To, ale tato, to pewnie dziadek nie pił nigdy. A gdzie ja chodził pijany jak Bela, nie? No to nie, to na pewno promieniowanie podczerwone zażywał. A tak uziemiał się?
uziemiał się. No i właśnie, do tego dążę, że pamiętajcie, jak ktoś wam wymyśla już jakieś pierdoły takie, typu jakieś kozieratki, sratki. Ja się uparłem na tą kozieratkę, bo to jest takie już największa pomyłka tego świata, tak? Skupmy się na podstawach. Są dwie podstawy zdrowego życia, moi drodzy, czyli dieta plus trening, i starajcie się po prostu nie stresować, bo patrzcie, co się dzieje. Wszyscy raka dzisiaj dostają, robią od 18, od 7 do 20, a później se dokładajcie jakieś szarlatańskie rzeczy do woli. Latajcie z gołą dupą, skaczcie do wody, morsujcie, wszystko se róbcie, byle te trzy rzeczy były tak naprawdę zapewnione i będzie dobrze. Jedziemy, Piotrek, zrobić jeden z filarów, które umożliwiają zdrowe życie. A czasem tak się właśnie czuję. Puść, Piotrek, muzykę. W tym świecie. Trzeba być tym klaunem w tym cyrku, bo inaczej zgłupiejecie. Patrzcie, jak to mistrzowsko już opanował. No tak nie umiał na początku. W ogóle ten bilet wypadał gdzieś tam po drodze. Raz ja tam zahaczyłem. Strasznie wychodził, wsiadał. Raz się potknąłem nawet. Raz się wypieprzył, musiałem go podnosić. Zostawię ją tam, niech leży, niech zdycha, nie? A wierzysz piesku Karasiowi? A taki nieprzekonany. Nie do końca. Dobrze. Mądry Karaś, mądre słowa na schodach. Niech moja historia będzie przestrogą dla każdego sportowca, zwłaszcza dla ludzi młodych. Nie szukam wytłumaczenia. Jak nie szuka? Przecież tłumaczył się. Muszę teraz ponieść konsekwencje, bo półtora roku temu cały czas się metabolizuje od półtora roku substancja i już nie będę brał nigdy, przyrzekam, ale jeszcze pobiegnę może. Kto powiedział? No. Robert Karaś. Dzisiaj, moi drodzy, specjalnie dla was zrobimy wyjątek i zrobimy sobie łapy na tym treningu, chociaż klata i plecy wypadły. Niemniej, zapraszam na rozgrzewkę. Dzisiaj ale będzie dlaczego robimy tak? Wszystko jest tak naprawdę dla ludzi, żeby był dobry materiał, bo się nie da robić inaczej. Tak, wszystko specjalnie dla was robimy, nie tak, żeby trening był lepszy. No i dla wyświetleń też oczywiście. To też. Przed każdym treningiem siłowym, objętościowym, czy to nawet o wysokiej intensywności Mentzera, robimy rozgrzewkę, ale też, jak wiecie, najpierw rozgrzewamy jakieś 5 minut na Orbitreku, żeby podnieść temperaturę ciała, co jest oczywiście bardzo mocno antykontuzjogenne. Dzisiaj barki i ręce, stąd Piotr rozgrzewa przede wszystkim bark mocno i później przejdzie do jakiejś rozgrzewki rąk. A istotne jest, Rafał, jakie ćwiczenia stosujemy na rozgrzewkę? Tak, przede wszystkim takie, żeby ci się podobały, żebyś nie przychodził tutaj i żebyś się nie męczył, nie? Bo wiadomo, że są ćwiczenia takie, które nie chcemy robić. Ja też mam takie niektóre ćwiczenia, Piotrek. Jakie to są ćwiczenia? Nie chcę robić tego. Pokaż, co? A nie będę robił tego. Głupie takie, głupie. Kiedyś tak nikt nie robił, teraz wszyscy to robią. Ja nie będę tego robił, tyle, bo nie lubię. Może ma ukryte przesłanie? Nie wiem, jakie ma przesłanie, ja tak nie komunikuję tego takim czymś. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Nie ma prostszego sportu niż pieprzona kulturystyka. Powtarzasz cały czas to samo przez lata. Jak nie idzie, jesz więcej, musi pójść. No i jeszcze niektórzy oszukują, ale to potem półtora roku trzeba pukać substancję, to tak nie róbcie. I dalej mało. I tak mało, chyba za 10 lat się wypuka. Po robocie najcięższe ćwiczenie już za nami, więc teraz zrobimy sobie takie uzupełnienie, bo jak mamy plan objętościowy, to mamy aż po 3 ćwiczenia w sumie w jeden dzień, tak żeby się zgadzało 16-20 serii w ciągu tygodnia. I teraz podciąganie pod brodę, bo w sumie bardzo dobrze mi to wchodzi, jeśli jestem ustawiony pod odpowiednim kątem, zaraz wam pokażę, jak to wygląda na rozgrzewce. I jeśli zaczynamy ćwiczenie, to też bardzo ważne jest to, żeby zaczynać od serii wstępnych, tak? Nie od razu na 50 kilo się rzucać, tylko pomału to rozgrzewać. Oh yeah, the beast back, adrenaline pumping through my veins, can't relax, original, I am not the same as these cats, I sting them if they never ever mind in they beeswax, I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats, never been a rat, but I know where the cheese at, you'll never get a trophy cause they all here where we at, you better believe that,
When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. I ćwiczenie trzecie już uzupełniające będą wznosy, aczkolwiek jeszcze chciałbym tylko powiedzieć krótko do młodych adeptów kulturystyki, którzy nie wiedzą jak zacząć. Macie poradniki jakieś, co trzeba wziąć na siłownię i takie suplementy srakie, beca, białko, jakieś inne gówna, tak, z czego tylko kreatyna pewnie byłaby dobra. Nic nie bierzcie na siłownię, po prostu pójdźcie w starych szmatach najgorszych, jakich wam nie szkoda i zacznijcie ćwiczyć, jak ja to zrobiłem z 10 lat temu. Tyle. Jak ci się to spodoba, super zostaniesz. Jak nie, wybierz inny sport, po co się męczyć? Czyli co, koszulka, spodenki, idziemy. Koszulka, spodenki, no skarpetki, jeszcze buty by się zdały, majtki oczywiście. No tak, pod spód majtki. Bo się zdarzają agenci, że bez ćwiczą. No, zdarzają się. To już takie niesmaczne. To już takie niesmaczne, chłop się kładzie na ławce, wszystko widać tam. Ale nie. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you when I do what I gotta do. Let's go hard. I po co ci to? Powiedzą, nie, znajdą się tacy. Po co ci to? Po co ci te mięśnie? Po niesamowite co? Uczucie to jest, jak patrzę w lustro i takiego siebie chcę. A po co mi te mięśnie? Nie wiem. Nie wiem, Jurek. Może by tak się chodzić i tak, o. Chcę robić, no tylko po to to jest. To nic się nie przydaje do niczego. Zero kondycji, aż na ketozie jeszcze mniejsza jest, już na milicie jestem. Siła też w ogóle, siła też w ogóle z dupy. Szkoda nawet porównywać to do... Nie wiem, to może wygląd chociaż, co? Też nic, bardziej właśnie, właśnie nie, teraz więcej chłopy na mnie patrzą niż baby, to jest do dupy wszystko. Leży tu dalej. Niemniej jednak, najbardziej optymalną dietą wydaje się w każdym bądź razie dieta zbilansowana, czyli ziarno, ziemniaki i troszeczkę gdzieś tam dodatku mięska. Proszę, koniec. Proszę, a gdzie mięso? Co ja gadam? Czerwone mięso, rakotwórcze, no, ryby, ryba i awokado. Po najlepsze produkty pod dietę keto w rozsądnych cenach, takie jak oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering, zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Po naszą książkę Jajo w roli głównej, z którą przygotujesz się do diety ketogennej i przejdziesz przez proces adaptacji, zapraszamy Cię na stronę mavi.diet. Dzięki, niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, życzę Ci wszystkiego dobrego, do następnego odcinka i koniec!